Hej, cześć, mam wszystkim. To jest zestaw na AMD za około 1500-1600 zł. Przejdźmy więc do zestawu. Pod co, jaki wybrałem tego zestawu, jest to AMD Ryzen 3 3200G. Jest to 4-rdzeniowy procesor, taktowany 3,6 GHz. Posiada on 4 wątki i 6 MB pamięci podręcznej. Jest on wyposażony w kartę graficzną Radeon Vega 8 i ten procesor kosztuje 459 zł. Płyta, którą wybrałem tego zestawu, jest to Gigabyte B450M DS3H. Jest to płyta oczywiście na socket M4, posiada 4 sloty pamięci typu DDR4. Jest to płyta w standardzie MicroATX. Na tylnym panelu mamy takie złącze jak 4 USB 2.0. Mamy PS2 do podłączenia starszego typu klawiatury czy też myszki. Mamy dwa wyjścia wideo, mamy tutaj DVI oraz HDMI. 4 złącza USB 3.0. Mamy złącze podłączenia źródeł do sieci oraz wyjście i wejścia z zintegrowanej karty muzycznej. Płyta ta kosztuje 295 zł. Pamięci, jakie wybrałem tego stawu, są to pamięci G-Skill Agnis. Wybrałem tutaj 16 GB, ktoś może powiedzieć, że to za dużo dla takiego zestawu, zwłaszcza że korzystamy z zintegrowanej karty graficznej, przyda nam się więcej niż 8 GB pamięci RAM, a jako że zalecane jest, aby pamięć ta działa w trybie Dual Channel, no to nie mamy innego wyboru. Jeżeli chcemy więcej niż 8 GB, musimy wybrać 16 GB. Poza tym pamięć dość mocno działa, więc tak naprawdę dopłacamy, myślę, że 60-80 zł do 16 GB, aniżeli do dwóch kości po 4 GB, więc myślę, że to jest dość niewielka dopłata do 16 GB, które z pewnością w przyszłości się przydadzą. Jak już wspominałem, są to pamięci G-Skilla, są to dwa moduły o pojemności 16 GB. Traktowane są one na 3000 MHz opóźnienia CL16. Pamięć kosztują 249 zł. Dwa moduły o pojemności 4 GB kosztowałyby około 160. Przejdźmy więc do dysku. Dysk, jaki wybrałem, jest to Kingston A2000. Jest to dysk o pojemności 500 GB. Wydaje mi się, że jeżeli zestaw ma być choć trochę nastawiony na granie, te 500 GB z pewnością się przydadzą. Jest to dysk NVMe. Posiada on odczyt na poziomie 2200 MB na sekundę oraz zapis na poziomie 2000 MB na sekundę. I dysk ten kosztuje 299 zł. Obudowa, którą wybrałem tego zestawu, jest to Hook Stack. Jest to obudowa, która obsługuje płyty w standardzie MicroATX, czyli nasza płyta główna się bez problemu zmieści, ponieważ ona jest też w standardzie MicroATX. Jest to stosunkowo mała obudowa. Jak widzicie, mamy okno w tej obudowie. Wydaje mi się, że jak za te 109 zł to całkiem niezła opcja. W poprzednim filmie w zestawie za 1000 zł była tam do wyboru jeszcze opcja Silentium PC. Jeżeli chcecie tamtą obudowę, bez problemu możecie ją wybrać, jest w tym samym budżecie, nie będzie z tym żadnego problemu. Co jeszcze do tej obudowy, w zestawie mamy jeden 80 mm wentylator. Obudowa, jak już wspominałem, kosztuje 109 zł. Ze śleczki wybrałem tego zestawu, jest to Silentium PC Elementum E2 SI 450 W. Wybrałem 450 W, chociaż 350 W wersja też by wystarczyła, ale chodziło mi o to, że prawdopodobnie, jeżeli to jest zestaw do grania, w przyszłości użytkownik może stwierdzić, że chce dokupić sobie dedykowaną kartę graficzną. Jako że mamy tutaj 16 GB pamięci, 4-rdzeniowy procesor, naprawdę mamy jeszcze możliwość rozbudowy tego zestawu o właśnie kartę graficzną, która z pewnością polepszy ilość FPS-ów w grach. Zasilaczem posiada jedną wtyczkę 8-pinową do karty graficznej, więc całkiem wydajne karty graficzne będzie w stanie zasilić. Posiada certyfikat 80+, jego sprawność jest na poziomie 88%, posiada wbudowany 120 mm wentylator i kosztuje on 149 zł 99 groszy. Jest niewiele droższy od wersji 350 W, bo to jest całe 20 zł, więc wydaje mi się, że warto do tego dopłacić. Cały ten zestaw kosztuje 1587 zł i 39 groszy. Jak już wspominałem na początku, jest to zestaw za 1500-1600 zł, więc w tej konfiguracji kosztuje on 1600 zł, ale wydaje mi się, że możemy tak naprawdę oszczędzić na pamięciach i wybrać na razie 8 GB, zwłaszcza jeżeli już 4 slot na pamięć RAM i wybralibyśmy na przykład dwie kości 4 GB, to już byśmy się zmieścili w tym budżecie 1500 zł, a ciągle mielibyśmy dwa wolne sloty na pamięć w przyszłości na rozbudowę. Co do wydajności takiego zestawu, oczywiście dam wam linki w opisie do filmów, w których testowana jest podobna konfiguracja. O dziwo, na takim zestawie z zintegrowaną kartą graficzną można pograć w wiele gier. Głównie są to gry e-sportowe, te nie mają zbyt dużych wymagań, ale jak za 1500 zł wydajność tego zestawu jest całkiem niezła. Link do koszyka tego zestawu też będzie w opisie. Prawdopodobnie zrobię dwa koszyki, jeden za 1500, drugi za 1600 zł. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeśli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego albo innych zestawów, zostawiajcie je w komentarzach. W tym filmie byłoby to na tyle. Cześć!